Miałem bardzo wiele spotkań autorskich. Z tą wystawą też jeżdżę już po Polsce od pół roku. Natomiast takiego przyjęcia, takiego wysiłku medialnego, takiego spięcia wszystkich, żeby się udało i tego, co czuję, że wszystkim zależy, żeby to się udało, żeby to fajnie wyszło, żeby nie było obciachu, żeby wszystkie elementy były dopracowane. Od pani dyrektor po, nie wiem, pracownika na recepcji. Każdy się stara, żeby jakoś to fajnie wyszło i chyba dlatego jest sukces. No wczoraj ilość osób nas zaskoczyła. Ja właśnie mówiłem, no nie wiem, przyjdzie 10-15 osób, a było blisko 200, także było super. Przede wszystkim zobaczymy, czy będę inspiracją. Zawsze takie spotkanie z szczególnie młodymi ludźmi, którzy już gdzieś mają pasję, jest ryzykowne, bo mogę ich odstraszyć. Nie jest to łatwy zawód. Myślę, że przede wszystkim będę szczery. No, zobaczymy, jakie będą pytania. Ja liczę, że te pytania będą. Wczoraj miałem też spotkanie z młodzieżą z liceum i widziałem, jak sztywno i drętwo zaczęło się, a jak fajnie się kończyło. Myślę, że szczególnie młodzież jest wrażliwa na to, że ktoś chce z nimi rozmawiać, że ktoś chce im coś powiedzieć. Myślę, że szkoła i rodzice mają dużo do odrobienia, jeżeli chodzi o kontakty z młodymi ludźmi, ale często jest tak, że widzę to szczególnie, że na przykład właśnie jak coś mówię, to ma... Panie Dziwamie, tata mówił zupełnie co innego. Ja mówię, słuchaj, oczywiście słuchaj taty, ale tak naprawdę słuchaj siebie. Myślę, że główną inspiracją to będzie to, że ja im będę starał się powiedzieć, że najważniejsze jest w nich. Jeżeli oni wierzą w swoją pasję, jeżeli tę pasję mają i potrafią ją zrealizować, to trzymam kciuki. Nie jest to łatwe. Mam nadzieję, że dużo się nauczymy, bo plakaty pana Pongowskiego są bardzo dosadne, bardzo dużo przedstawiają i są takie inne. Jeszcze nie widziałam nigdy takich plakatów. Są bardzo inspirujące i sam oglądaliśmy wcześniej wywiad z panem Pongowskim i wydało się na bardzo z taką osobą, która jest w stanie dużo powiedzieć i dużo przekazać. Robiąc każdy plakat, miałem w tyle głowy taką myśl, jakby Andrzej to przyjął, ponieważ tych plakatów robiliśmy kilka i to nie były łatwe współprace, więc wiem, że Andrzejowi zależało na takim czy innym podejściu, zależało mu na tym, żeby to było, jak tu znaleźć słowo, nie chodzi mi o artystyczne, tylko chodzi mi o to, żeby to było twórcze przekazanie tego, co on pokazał w filmie. Jak ktoś, kto ogląda tę wystawę, widzi, że zresztą to jest typowe dla mnie, tak jest Pongowski po prostu. Ja nie robię wszystkich plakatów identycznie. Tak jak każdy film Andrzeja jest inny, tak każdy mój plakat jest inny. Ale tak, no, miałem w tyle głowy to, co Andrzej by powiedział. No między innymi dlatego nie zmieniłem plakatu do Człowieka z żelaza, bo chyba straszyłby mnie po nocach, gdybym to zrobił, bo reżyser tej klasy, co Andrzej Wajda, mówiący, że warto było do tego plakatu zrobić film, od razu ustawia mi tak poprzeczkę, że no co ja mogę myśleć, no po prostu taki Andrzej był. Był wspaniałym człowiekiem, był wielkim patriotą, wielkim Polakiem. Cały czas się zastanawiałem, jak z tą polskością jest, czy ta polskość ciążyła mu na filmach, czy nie ciążyła. Myślę, że najwspanialsze jednak filmy, najgenialniejsze i takie kultowe, to zrobił te filmy, które opisują naszą historię. Natomiast na mnie w tym projekcie, i to polecam wszystkim, i tu zwracam się do Państwa, naprawdę szukajcie tego, to jest dostępne na YouTubie, to są dokumenty. Dokumenty, które Andrzej robił, są genialne, wspaniałe, bardzo dużo mówią, a dokumenty mówiące o polskim kinie są taką właśnie historią kina pokazaną przez reżysera, który ma dystans do tego wszystkiego. Na pewno jest inspiracją, jakimś takim formą nauczyciela, może nie przez rozmowę, ale przez jego pracę możemy się wiele nauczyć i właśnie jak oglądaliśmy i omawialiśmy na lekcji jego plakaty, to są zupełnie inne podejście niż do tej pory widzieliśmy, tak jak plakat miał coś przedstawiać, po prostu film, to dawali zdjęcia, a tutaj jest jednak jakiś przekaz dalej, coś to dopowiada do tego filmu i to takie motywujące, żeby próbować swoimi pracami też coś takiego przekazać więcej niż tylko o, coś takiego jest i możecie na to przyjść, tylko właśnie takie wartości przekazać.